WOPR już kolejny rok strzeże plaży Patelnia w Grabinie. Dlaczego warto korzystać z takich właśnie strzeżonych kąpielisk? To prawda, po raz kolejny z firmą Orlen udało nam się zorganizować kąpielisko. Przypominamy, że kąpiel, drodzy Państwo, jest zawsze najbardziej bezpieczna tam, gdzie strzegą bezpieczeństwa ratownicy, więc tutaj kilku ratowników codziennie od godziny 10 do godziny 18 będzie czuwało nad bezpieczeństwem wszystkich osób kąpiących się i wszystkich plażowiczów. Dlaczego PKN Orlen współpracuje z WOPR-em i jak układa się ta współpraca? Znaczy, współpraca z polskim WOPR-em układa nam się bardzo dobrze, tak jak jest z wieloma służbami ratowniczymi w skali całej Polski. Natomiast z polskim WOPR-em realizujemy kilka projektów z dużym sukcesem. Odpowiedź na pytanie dlaczego. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, realizujemy projekt, który jest dedykowany dla społeczności lokalnej w ramach z programu Orlen dla Płocka, ale przede wszystkim przyświeca w tym projekcie jeden cel. Życie, czyli żeby wszystkie osoby tu wypoczywające mogły bezpiecznie wypoczywać, bezpiecznie kąpać się, bo jest to kąpielisko, które jest oznaczone, przebadana woda przez sanepid, czyli jest możliwość kąpieli codziennych, chyba że będzie oczywiście zakaz. I co ważne, dno tego kąpieliska jest codziennie sprawdzane przez służby płockiego WOPR-u, tak aby każdy wchodząc do tej wody mógł się czuć bezpiecznie. I stąd bardzo się cieszymy, że nie tylko rodziny z Płocka, ale i z okolicznych gmin mogą tutaj wypoczywać, mogą tu spędzać wolny czas i w weekendy, i popołudniami. Tak naprawdę jest tu przepiękna okolica, przepiękny teren. Wydaje mi się, że powinniśmy przede wszystkim dbać o te miejsca, które są takimi miejscami wypoczynkowymi w najbliższej okolicy, po to, że czas spędzony tutaj wspólnie jeszcze rodzinnie procentuje. I cieszymy się bardzo, że rodziny mogą tu bezpiecznie pod okiem płockich ratowników WOPR-u wypoczywać każdego dnia. W jakich jeszcze wspólnych projektach uczestniczycie Państwo wspólnie z WOPR-em? Poza wsparciem oczywiście działalności statutowej, przypomnę tylko, że kilka lat temu, kiedy Płock nawiedziła ta straszna wichura, rzeczywiście płocki WOPR doznał bardzo dużych strat, jeśli chodzi o swoje miejsce na terenie Stoczni Rzecznej. Zostały zniszczone dwie łodzie. Wtedy zakupiliśmy za pośrednictwem Fundacji Orlen łódź ratunkową z pełnym wyposażeniem i dzięki temu też poprawiamy to bezpieczeństwo. Oni mogą również wykazać się bardziej w tych działaniach ratowniczych. Dodatkowo tutaj, na tym kąpielisku Patelnia, codziennie jest łódź patrolowa, która nie tylko zajmuje się tym miejscem, ale również opływa całe Jezioro Górskie po to, żeby sprawdzać również te dzikie kąpieliska, tam gdzie wypoczywają ludzie niekoniecznie pod kontrolą, pod nadzorem ratowników, po to, żeby ich uświadamiać albo mówić, że jak płyną na rowerku wodnym, to obowiązkowo powinni na siebie założyć kapok. Czym grozi kąpanie się na niestrzeżonym kąpielisku? No, tego odradzamy, proszę Państwa, bo gdyby złapał nas skurcz, czy byśmy zasłabli w wodzie lub jakieś inne niebezpieczeństwo, zachłyśnięcie, nie będzie osoby, która będzie w stanie nam udzielić pomocy. Przypominam, że na takim kąpielisku jak tutaj w Grabinie, w weekendy, czyli najbardziej oblegane dni, czyli sobota, niedziela, kiedy jest bardzo gorąco, jest wzmocniona, że tak powiem, liczba ratowników. Wtedy 4 lub 5 ratowników czuwa nad bezpieczeństwem, że bezpieczeństwo jest zwiększone i wtedy, no, czy nasze małe dzieci, czy dorośli czują się pewniej, korzystając ze słońca, korzystając z wody. Ponadto ratownicy co jedną godzinę opływają całe jezioro dookoła, żeby sprawdzić, czy nic złego się nie dzieje poza kąpieliskiem, na całym Jeziorze Górskim w miejscowości Grabina, ponieważ ludzie inni pływają na rowerach, pływają na kajakach, pływają na innych łodziach. Ratownicy sprawdzają, czy oni posiadają również na sobie kamizelkę ratunkową, która jest bardzo ważna w razie jakiegoś wywrotki czy wypadnięcia z łodzi. Ta kamizelka ratuje nasze życie. Zanim ratownicy rozpoczną swoją pracę od godziny 10, codziennie sprawdzają dno kąpieliska, czy nie ma rzeczy niebezpiecznych na dnie kąpieliska, takich jak jakieś butelki, może stłuczona butelka, może kawałek jakiegoś betonu ktoś rzuci podczas nocy. Ratownicy każdego dnia sprawdzają, że wszystkie osoby, które się kąpią, żeby czuły się bezpiecznie, żeby nikt sobie nie skaleczył nogi, żeby te wakacje były przyjemne i pełne wypoczynku, a nie problemów jeżdżenia gdzieś po szpitalach i ratowania swojej nóżki skaleczonej. Na otwarcie do ogniska.
Tak, panie Andrzeju, kolejny rok. Kolejny rok. Za pracę. Otwieramy ogłaszamy. Kąpielisko. Życzymy wszystkim bezpiecznego i słonecznego wypoczynku i w miejscowości Grabina. Raz z Orlenem. Dziękujemy serdecznie. I zapraszamy bardzo serdecznie wszystkie osoby. Dzięki bardzo. Dziękujemy bardzo.